We wtorek, 26 kwietnia, w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu odbył się turniej motoryzacyjny. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół średnich, którzy rywalizowali z sobą w konkurencjach takich jak znajomość przepisów ruchu drogowego, znajomość historii motoryzacji, umiejętność przygotowania samochodu do jazdy czy znajomość zasad pierwszej pomocy. Gościem specjalnym wydarzenia był kierowca F4 Kacper Sztuka. Nazywam się Kasper Sztuka. Właśnie wziąłem udział w trzech konkurencjach na turnieju wiedzy o motoryzacji. Pierwszą konkurencją był tak naprawdę test wiedzy o ruchu drogowym. Był to tak naprawdę normalny test na prawo jazdy. Także nie wiem, jak mi poszło. Nie mam prawa jazdy, nie mam jeszcze wyniku, zobaczymy. Ale na pewno to sprawiło mi dosyć dużą trudność, bo nigdy w praktyce też tego nie mogłem stosować. Drugą konkurencją była pierwsza pomoc, także od strony medycznej myślę, że sobie dosyć dobrze poradziłem z moim zespołem. Następną konkurencją było sprawdzenie techniczne auta i przygotowanie pojazdu do prowadzenia. Myślę, że ta konkurencja też dosyć dobrze poszła. Chyba wszystkie osoby z zespołu rozpoznały dobrze wszystkie płyny pod maską. Byliśmy też w stanie odpalić auto, także myślę, że poszło nam dosyć dobrze. Mój bolid, którym startuję w wyścigach, różni się od zwykłego samochodu przede wszystkim konstrukcją. Jest on zbudowany z karbonu. Ma on skrzydła, które powodują docisk aerodynamiczny, przez który można wjeżdżać szybciej w zakręty. Moje opony nie mają bieżnika, czyli są tak zwanymi slickami. Rozwijam dosyć duże prędkości, bo 245 na godzinę. Moim bolidem startuję na specjalnie przygotowanych torach wyścigowych, więc nie mogą one uczestniczyć w normalnym ruchu drogowym i ścigam się tam z innymi zawodnikami. Ostatnim testem była jazda samochodem ze specjalnie zamontowanym talerzem, na którym znajdowała się piłka. Pojazdem trzeba było pokonać slalom na szkolnym placu manewrowym w taki sposób, aby piłka spadła możliwie najmniej razy, a najlepiej wcale. Konkurencja miała na celu sprawdzenie, czy młodzi kierowcy radzą sobie z płynną jazdą samochodem. Finalnie spośród pięciu drużyn z zadaniami najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Nad ostatnią konkurencją czuwała policja. Mundurowi sędziowali i udzielali uczestnikom rad dotyczących bezpiecznej jazdy. Bo nie jest sztuką rozpędzić się pojazdem na drodze, zrywać samochodem, hamować ostro. Tutaj zobaczymy, jak naprawdę umią ci młodzi kierujący poruszać się pojazdem płynnie, bo to jest naprawdę dużą sztuką i jest to lepsze dla nich i oczywiście dla samochodu, gdzie mamy płynną jazdę. To jest taka typowa piłeczka, która nie powinna mi spaść z tego samochodu. Wiadomo, za to są punkty karne.